to spotkanie. Ja dostałem za zadanie opowiedzieć o zdarzeniach drogowych z udziałem rowerzystów. Chciałem rozpocząć od zmierzenia się z paroma stereotypami, które tak naprawdę utrudniają nam realne działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Potem przedstawię wyniki, najważniejsze wyniki może takiego raportu czy studium, którego miałem przyjemność być współautorem razem z kolegami z Departamentu Studiów. Opowiem trochę, jak wygląda typowe zdarzenie rowerowe, kto w nim uczestniczy, kiedy do niego dochodzi i w jakich miejscach. Zakończę to takim studium przypadku, nie wiem czy przekładalnie na teren wrocławski, ale akurat taki mieliśmy na tapecie. W ramach podsumowania chciałbym, być może jako wstęp do tej dyskusji, też zaproponować parę takich możliwych kierunków działań. I jeśli chodzi o skalę problemu, to w ubiegłym roku mieliśmy prawie 5 tysięcy wypadków z udziałem rowerzystów, w których zginęło 314, ponad 4 tysiące zostały rannych. Jeśli porównamy to do ogółu wypadków, to jest to mniej więcej 12% ogółu wypadków, nieco mniej tych najpoważniejszych, 7,5% ogółu zabitych. To jest niewspółmiernie dużo w stosunku do skali ruchu rowerowego w Polsce obecnie i jest to jakiś problem. To są wszystkie wypadki, nie tylko na drogach generalnej dyrekcji, ale też na drogach gminnych, powiatowych, także na drogach miejskich, wszystko razem. Wszystko, co zostało zarejestrowane przez policję i dostaliśmy od Komendy Głównej Policji. I z reguły, kiedy mówimy o bezpieczeństwie ruchu rowerowego, pojawia się jakiś taki obrazek. Tutaj mamy, to jest obraz z kamery monitoringu miejskiego w Warszawie. Mamy późną godzinę wieczorną, właśnie wczesny listopad, tak? Godzina pierwsza w nocy. Obywatel rowerzysta właśnie opuścił knajpę, lokal z wyszynkiem i jakoś tam chwiejnym torem zmierza do domu po chodnikach, po przejściach dla pieszych. No tutaj został wychwycony przez operatora monitoringu i przejęty już dalej. To jest zamiejska wersja tego samego stereotypu. To była przez parę lat było zdjęcie agencyjne, które ilustrowało mniej więcej połowę artykułów na temat bezpieczeństwa rowerzystów na różnych czy to portalach internetowych, czy papierowych wydaniach. No i z reguły do takiej grupy celowej adresowane są działania na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów, czy to prewencyjne, czy edukacyjne, czy jakieś promocyjne, czyli właśnie kontrole żywności, kontrole oświetlenia, rozdawanie oświetlenia, kamizelek odblaskowych, różnych takich gadżetów fajnych, które ja też nawiasem mówiąc używam, jeśli jeżdżę na rowerze. Ale jeśli skonfrontujemy to z tymi danymi, które mamy o zdarzeniach drogowych, nawet zupełnie pobieżnie, no to okazuje się, że tak naprawdę jest to bardziej przykład pewnego myślenia magicznego, chęci wyposażenia tego rowerzysty w jakieś amulety, które pozwolą mu bezpiecznie przebyć te odmęty polskich dróg i dotrzeć do bezpiecznej przystani. Dlaczego? No w ciągu ostatnich 3 lat w tym ogóle zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów zaledwie 10% miało miejsce w nocy. Kolejne kilka procent przypada na tą porę takiego zmierzchu świtu, gdzie też ta widoczność nie jest najlepsza. 4% miało miejsce w nocy na drogach nieoświetlonych. No i jeśli popatrzymy na to, co policja wpisuje w te karty zdarzeń wypadków, no to zaledwie poniżej 1% się pojawia taka przyczyna jak jazda bez wymaganego oświetlenia lub brak technicznych światł. Oczywiście to jest tylko tych wypadków prawdopodobnie mogłoby być parę więcej, gdyby notować kilka przyczyn, tak? No bo to mogło się pojawiać mogło nie być główną przyczyną zdarzenia, mogła też się pojawić nadmierna prędkość ze strony kierowcy i być tym kluczowym czynnikiem, ale być może jakoś się przyczyniło, ale górnym oszacowaniem to jest te kilka procent ogółu zdarzeń z udziałem rowerzystów. Jeśli chodzi o alkohol, no to w tej chwili jest, znaczy za ostatnie 3 lata jest to 7% ogółu zdarzeń, w tym tylko 5 jako sprawca. Jeśli chodzi o te poważniejsze wypadki śmiertelne, to jest 6% wypadków z udziałem rowerzystów. Dobrze, jeśli nie oświetlenie i alkohol, to skąd się w zasadzie te wypadki biorą? Pierwszą jakby informacją, którą warto
Znaczy, pierwszym rzeczą, którą sobie warto uświadomić, jest to, że większość zdarzeń z udziałem rowerzystów to są zderzenia boczne. To jest ponad 60% zdarzeń i mamy tutaj taką silną tendencję rosnącą. To, czego najbardziej obawia się taki typowy rowerzysta wyjeżdżając na drogę, czy po prostu zaczynając poruszać się, często też doświadczeni rowerzyści, czyli zderzenie tylne, to, że go od tyłu jakiś samochód najedzie, to owszem jest istotna przyczyna, jest na drugim miejscu, ale jest mniej więcej sześciokrotnie rzadsza niż zderzenia boczne. Pojawiają się też zderzenia czołowe, przede wszystkim na drogach zamiejskich, a dalej są już takie zdarzenia typowe dla specyficznych obszarów. Jeśli chodzi o rodzaj pojazdów, to w większości są to samochody osobowe, w prawie 80%. W samochody ciężarowe to jest około 8%, ale oczywiście no, skutki zderzenia z samochodem ciężarowym są poważniejsze. Tym niemniej, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, to wciąż ten samochód osobowy jest na pierwszym miejscu. Znowu tutaj jakby z autobusem są stosunkowo rzadkie. Jeśli popatrzymy na przyczyny zdarzenia, to znaczy jeśli wiemy, że głównym rodzajem zdarzenia było zderzenie boczne, to nie powinno być zaskoczeniem, że główną przyczyną najczęściej wymienianą jest nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu. To jest problem zarówno rowerzystów, jak i kierowców. Tutaj wśród kierowców się pojawia nieco większa liczba, ale no można powiedzieć, że zarówno jedna i druga grupa użytkowników drogi ma problemy z jednej strony z dostrzeżeniem, a z drugiej strony z prawidłową oceną prędkości i zamiarów innego reprezentantów drugiej grupy. Na drugim miejscu pojawia się nieprawidłowe wyprzedzanie przez kierowców. Na trzecim nieprawidłowe skręcanie przez rowerzystów. Ja bym to traktował w pewnym sensie łącznie z nieprawidłowym zmienianiem pasa ruchu, bo jak się bliżej przyjrzymy tym zdarzeniom, to w zdecydowanej większości są jednak kwestie skręcania w lewo, czy też zajmowania właściwej pozycji na jezdni przy skręcaniu w lewo. No, po prostu jest manewr bardzo trudny dla rowerzysty, tak? No, bo on musi obserwować nawierzchnię, czy nie wjedzie w jakąś dziurę, trzymać kierownicę, tu machać ręką, obracać się z tyłu, czy nic go nie próbuje wyprzedzać, patrzeć z przodu, czy nic nie próbuje, czy nic nie jedzie z naprzeciwka i generalnie robić dużo rzeczy, często na ruchliwych drogach, przeplatać się pomiędzy samochodami jadącymi 70 km na godzinę jest to ten element, z którym rowerzyści sobie, zwłaszcza początkujący i zwłaszcza starsi, sobie nie radzą. No znowu wracając do tej jazdy bez wymaganego oświetlenia, tu mamy pewien sukces, tak? W tych perspektywach trzyletnich, jeśli porównamy dane z kolejnych okresów, no to można powiedzieć, że ta liczba zdarzeń spadła z około 150 do 80-90, ale w skali kraju to pojawia się pytanie, co z pozostałymi 99%, które taką uwagą się nie cieszą niestety. Jeszcze trochę na temat tej roli rowerzystów, bo to już zostało zasygnalizowane. Często się mówi o tym, że właśnie została 10 lat temu zlikwidowany obowiązek posiadania karty rowerowej przez dorosłych rowerzystów i no w związku z tym rowerzyści nie znają przepisów, nie wiedzą jak jeździć. Ale ciekawy fakt jest taki, że w perspektywie ostatnich paru lat, przepraszam, nie widać na dole, ale to jest od 2006 roku, no mamy bardzo wyraźny trend spadkowy, jeśli chodzi o udział rowerzystów w sprawców wypadków, czyli było mniej więcej pół na pół winy rowerzystów i winy kierowców. W tej chwili jest około 42% wypadków jest powodowanych przez rowerzystów. I no w sumie jest taka śmieszna sytuacja, że wychodzi na to, że rowerzyści mimo braku jakichś tu formalnych wymagań jeżdżą coraz lepiej, natomiast kierowcy mają problem z dzieleniem tej drogi z innymi użytkownikami. No w sumie nie powinno być to aż tak dziwne, bo to prawo jazdy to większość z nich albo zdobywała w czasach, kiedy ten ruch rowerowy nie był tak widoczny, albo wyjeżdżała
nawet często zdobywać prawo jazdy tam, gdzie jest mniej skomplikowane. I kolejna rzecz, która może jakby tłumaczyć tą tendencję spadkową, to jest pewna asymetria zagrożenia, która się pojawia w tych wypadkach rowerowych. To znaczy w większości, zdecydowanej większości wypadków, jeśli rowerzysta popełni jakiś błąd, czy złamie przepis świadomie, nieświadomie, no to on sam ponosi konsekwencje, on sam ulega wypadkowi, zostaje ranny, czasem nawet zabity. Tutaj w tej tabelce mamy zestawienie innych użytkowników drogi poszkodowanych w wypadkach z udziałem rowerzystów. To obejmuje zarówno najechania na pieszych, jak i takie przypadki, no nie wiem, rowerzysta wykonał jakiś niespodziewany manewr i kierowca, żeby go ominąć, zjechał na sąsiedni pas, zderzył się z innym kierowcą, czy wjechał w drzewo. No i w sumie takich przypadków, że ktoś ginie, no to jest jeden, dwa, raz się zdarzyło trzy rocznie i około 50-60 rannych w skali roku. W odniesieniu do ogółu zabitych na polskich drogach jest to, no są to promila albo wręcz ułamki promili. Jeśli chodzi o wiek rowerzystów, to mamy tutaj taką ciekawą zmianę, która się pojawiła w zasadzie w ciągu ostatnich 2 lat. Dotychczas było tak, że rowerzyści byli reprezentowani bardzo licznie w 2 grupach wiekowych, no, młodzieży i osób starszych. I w ostatnim roku tutaj te takie fioletowe słupki w środkowej części wykresu, no, mamy bardzo duży skok rowerzystów, uczestników zdarzeń drogowych w tym wieku, powiedzmy, aktywnym zawodowo, najbardziej aktywnym zawodowo od 20 do aż powiedzmy 50-60 lat. I to jest jakąś przesłanką, by sądzić, że są to ci nowi rowerzyści, którzy się pojawili w miastach, o których jeszcze za chwilę powiem. Jeśli chodzi o czas zdarzenia, to tutaj mamy taki wykres liczby zabitych według miesięcy i tu widać, że ten wykres tak naprawdę nie odzwierciedla zmienności rocznej jako takiej stałej zależności od miesiąca, tylko raczej od pogody, która panowała w danym roku, w danym miesiącu. Ja za chwilę do tego jeszcze wrócę, natomiast chciałem o tym powiedzieć ze względu na przywołany już temat zeszłorocznej nowelizacji prawa o ruchu drogowym, gdzie pojawiły się takie sensacyjne doniesienia prasowe, że właśnie pojawiły, że pojawiła się nowelizacja prawa o ruchu drogowym, ludzie nie są przyzwyczajeni i nagle wzrosła liczba wypadków. I fakt jest taki, że wzrosła liczba wypadków, jeśli porównujemy rok 2011 z 2010. Natomiast co jest ciekawe, to, że największy wzrost wystąpił w 3 miesiącach przed nowelizacją prawa o ruchu drogowym, czyli w tych pierwszych miesiącach. Zaraz potem był taki okres przejściowy, także mówiło się o tym, bo to zostało uchwalone, ale jeszcze nie obowiązywało. Natomiast w tym okresie, kiedy pierwszych miesięcy po obowiązywaniu ta liczba zabitych spadła. Potem znowu nastąpił wzrost. I najpierw chciałbym taką hipotezę sprzedać, skąd mógł się wziąć ten spadek. Naszym zdaniem nie jest to bezpośrednia konsekwencja przepisu, bo tak naprawdę mało kto poznał te przepisy szczegółowo, czy zrozumiał, na czym ta nowelizacja polegała, ale raczej pewnego tonu doniesień medialnych, który się pojawiał. To znaczy mówiono o tym, że rowerzyści mogą więcej, że rowerzyści mają więcej praw, mówiono, że trzeba uważać na rowerzystów i taki mniej więcej komunikat kierowcy otrzymali. I w związku z tym bardziej po prostu uważali na wszystkich rowerzystów. To się okazało swego rodzaju skuteczną strategią, bo rowerzyści tak naprawdę i tak się boją samochodów, czasem się ich boją nawet nadmiernie, w związku z czym zachowują się w sposób jakiś nieczytelny czy niejasny. Natomiast no, jakby skuteczne kampanie bardziej polegają na straszeniu kierowców niż rowerzystów. Natomiast jeśli chodzi o
te odcinki wzrostowe na początku i końcu roku, no to tutaj mamy bardzo, bardzo wyraźną korelację z pogodą. Znaczy z jednej strony oznacza ta lepsza pogoda oznacza większy ruch rowerowy, a także samochodowy, to widać nawet na drogach krajowych. I z drugiej strony szybszą i mniej ostrożną jazdę kierowców. I teraz jak porównamy te pogody w 2011 i 2010, no to widać, że różnice pomiędzy w średnich temperaturach dochodziły nawet do 6-7 stopni Celsjusza. W te miesiące zimowe w 2011 roku były praktycznie bezśnieżne i to widać też w statystykach ogólnych wypadków. W grudniu 2011 roku na polskich drogach było w sumie 3 razy więcej zabitych niż w 2010. To widać też w statystykach wypadków sąsiednich krajów, które żadnych zmian w przepisach nie wprowadzały. Jeszcze jeden slajd na temat właśnie wpływu tej pogody. Znaczy to podobnie jak w przypadku ruchu samochodowego, do zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów najczęściej dochodzi, kiedy te warunki atmosferyczne są dobre, czyli wtedy, kiedy się dobrze jeździ na rowerze i nie ma tego poczucia zagrożenia. Jeśli chodzi o miejsce zdarzenia, to tutaj taki wykres, zacznę od takiego wykresu, który pokazuje niestety tendencję wzrostową, jeśli chodzi o odsetek zdarzeń na drogach dla rowerów. To jest ta czerwona linia. I w zasadzie mamy w ciągu ostatnich 6 lat stałą tendencję wzrostową. To w jakiejś mierze na pewno wynika z tego, że mamy coraz więcej tych dróg dla rowerów, że dużo się buduje, dużo się znakuje, wyznacza tych różnych tej infrastruktury rowerowej. I tam pojawia się coraz więcej ruchu rowerowego. To są właśnie te elementy, które przyciągają, promują ruch rowerowy. No ale z drugiej strony pokazuje też to, że często te drogi dla rowerów nie są tak naprawdę bezpieczne, że rozwiązania stosowane no, wymagają delikatnie mówiąc pewnego dopracowania. No to jest właśnie przykład takiej infrastruktury rowerowej zbudowanej kilka lat temu, dość popularny. To jest ulica Puławska w Warszawie, akurat naprzeciwko Komendy Głównej Policji, skrzyżowanie z ulicą Zabrat bodajże. I to jest ścieżka rowerowa. Widać, że ten rowerzysta nie za bardzo widzi ten samochód wyjeżdżający z lewej za tego płotu. Widać, że kierowca, który z kolei wyjeżdża z tej ulicy, nie za bardzo ma szansy na zauważenie rowerzysty. Teraz zostało tam dostawione lustro. Zobaczymy, czy to wystarczy, czy trzeba będzie coś jeszcze innego tutaj zrobić, ale jest to taki typowy przykład, że segregacja może zwiększyć tak naprawdę liczbę wypadków, a nie zmniejszyć. Kolejny interesujący element to są skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Tu też mamy od paru lat, trochę już później się zaczynający, ale taki teren wzrostowy, jeśli chodzi o odsetek zdarzeń na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Przy czym cały czas dość rzadko się zdarza, że jako przyczyna zdarzenia jest wymieniany wjazd na czerwonym świetle. Czyli mamy za ostatni rok 8% zdarzeń na sygnalizacji świetlnej w skali kraju, czyli to też obejmuje drogi krajowe, powiatowe, gdzie tej sygnalizacji w ogóle nie ma. W skali miasta to pewnie jest 30 albo 40%. I tylko 1% zdarzeń spowodowanych wjazdem przy czerwonym świetle, tak? Czyli jakby wszyscy mają zielone światło i jakoś dochodzi do zderzenia. Jak to możliwe, to może ten obrazek trochę pozwoli wytłumaczyć. To jest takie dość typowe, zaprojektowane jeszcze według starych wytycznych skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Tu mamy rowerzystę, który korzysta właśnie z zielonej ścieżki rowerowej, przejeżdża przez przejazd dla rowerów na zielonym świetle i on tak naprawdę przejeżdżając na tym zielonym świetle może zostać rozjechany przez samochody nadjeżdżające z trzech różnych kierunków. Tak? Bo mamy ten tutaj jasno-niebieski na pierwszym planie korzystający z warunkowego skrętu w prawo, tak zwanej zielonej strzałki. Mamy te samochody jadące z naprzeciwka, ciemno-niebieskie, które skręcają w prawo, też przecinają jego tor jazdy i mógłby się jeszcze pojawić samochód
jadący z tego samego kierunku co on i skręcający w lewo i też przetnie jego tor jazdy. Czyli on w zasadzie powinien mieć oczy dookoła głowy, gdyby chciał tych wszystkich kolizyjnych kursów uniknąć i jeszcze i jakoś na to prawidłowo zareagować. Właśnie kolejny, poniekąd związany z tym poprzednimi slajdami trend, no to jest rosnąca ilość zdarzeń z udziałem rowerzystów w największych miastach. O ile poza miastami udaje się trochę ten udaje się trochę tą liczbę zabitych rowerzystów czy liczbę wypadków z udziałem rowerzystów ograniczyć, między innymi dlatego, że wieś się przesiada na motocykle i teraz figuruje po prostu w innych rubrykach. Ale w miastach jakby ten rower przeżywa drugą młodość i no niestety, mimo że przez kilkanaście lat się mówiło o infrastrukturze rowerowej, o rozwoju ruchu rowerowego, no to te miasta nie są na to zupełnie przygotowane. Ta infrastruktura jest w dużej mierze fragmentaryczna. No i widać, że tutaj są takie skokowe miejscami wzrosty. W Warszawie w pewnym roku był to trzykrotny wzrost, we Wrocławiu o ponad 50%, tak? W Krakowie też prawie 50% i takie duże, to nie są z reguły poważne zdarzenia, bo te zdarzenia w miastach są jednak mniej poważne niż poza miastami ze względu na mniejsze prędkości, ale liczba zdarzeń jako taka rośnie. Na zakończenie taki studium przypadku. Mamy taką formułkę: budowa obwodnicy odciąży miasto z ruchu tranzytowego, co poprawi bezpieczeństwo oraz warunki dla ruchu pieszego i rowerowego, która się często pojawia w różnych projektach jako takie tam stwierdzenie, no bo wiadomo, że tak będzie. Tak? No i poniekąd mechanicznie to było przez gdzieś tam nawet wpisywane. Teraz już tych obwodnic trochę mamy i zaczynamy analizować to, co się stało po budowaniu tych obwodnic w różnych miejscowości. No i okazuje się, że nie do końca się tak dzieje. Przykład dosyć dobrze już zbadany to jest obwodnica Jabłony, to jest w obszarze aglomeracyjnym Warszawy, około 20 km od centrum. Obwodnica została oddana do użytku pod koniec 2007 roku jako droga główna przyspieszona 2x2. Potem stary przebieg został przekazany gminie. Gmina wyremontowała tą zniszczoną drogę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Niestety no, w żaden sposób nie ingerując, znaczy no, delikatnie ingerując jakąś tam zatokę autobusową, dodając coś takiego w geometrię drogi. No, ale w zasadzie sprowadzało się to do wyrównania nawierzchni. No i teraz po paru latach się okazało, że o ile no wcześniej mieliśmy powiedzmy, że do jednego zdarzenia na rok z rowerzystą na tym starym przebiegu, no to teraz jest to trzy zdarzenia rocznie. I no, wniosek się pojawia taki, że no ona nie została, ta stary przebieg nie został obciążony wystarczająco, żeby zapewnić dobre warunki dla ruchu rowerowego, ale został odciążony wystarczająco, żeby pozwolić samochodom przejeżdżającym przez miejscowość na rozwijanie większych prędkości i rozjeżdżanie skuteczniej pieszych i rowerzystów. No i wniosek się pojawia taki, że obwodnica owszem daje pewną szansę na poprawę bezpieczeństwa, takie przykłady też mamy, ale pod warunkiem, że ten stary przebieg, odciążony odcinek zostanie przekształcony tak, żeby był bardziej przyjazny dla ruchu lokalnego, ruchu rowerowego, pieszego, czy to przez ograniczenie ruchu silnikowego, czy też jakieś uspokojenie ruchu, czy też jakieś azyle, pasy rowerowe. No bez tego niestety może się okazać, że no sumarycznie, jeśli popatrzymy obszarowo, no to my owszem, problem mamy z głowy, bo przekazaliśmy starą drogę, tak? ale obszarowo to bezpieczeństwo się pogarsza.
Przypomnę może, na czym polega typowe zdarzenie rowerowe. No jest to z reguły zderzenie boczne z samochodem osobowym. W świetle dziennym, przy dobrych warunkach atmosferycznych, uczestnicy są trzeźwi. Główne przyczyny no to nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu zarówno przez kierowców, jak i rowerzystów, nieprawidłowe wyprzedzanie przez kierowców, nieprawidłowe skręcanie przede wszystkim w lewo przez rowerzystów. Jeśli chodzi o trendy, no to mamy coraz większy ruch rowerowy i coraz więcej wypadków i kolizji w dużych miastach. Maleje powoli, ale systematycznie odsetek wypadków i kolizji powodowanych przez rowerzystów, rośnie powodowanych przez kierowców. Rośnie odsetek zdarzeń tam na ścieżkach rowerowych i na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. To jest zwłaszcza widoczne tam, gdzie te ścieżki rowerowe powstają, że one nie tylko ściągają ruch, ale też często ściągają wypadki, kolizje. Jeśli chodzi o wzrost w 2011 roku, no to największy wzrost wystąpił przed nowelizacją, w tym pierwszym kwartale zimowym, kiedy były dużo lepsze warunki pogodowe niż rok temu. Po nowelizacji tak zwanej rowerowej ta tendencja wzrostowa została na jakiś czas wyhamowana i nawet odwrócona. No zobaczymy, jak teraz w 2012 to będzie wyglądać. Smutna raczej konkluzja jest taka, że jak dotąd te zmiany liczby wypadków i zabitych są raczej konsekwencją czy to pogody, czy zmian powiedzmy społeczno-demograficznych, takich, że ludzie się przeprowadzają ze wsi do miasta, albo się bogacą, albo nie, nie możemy ich przypisać do jakichś konkretnych, przemyślanych kampanii czy działań na rzecz bezpieczeństwa. Jak to zmienić? Z jednej strony tutaj wymieniamy trzy takie podstawowe obszary działań. Pierwszy to jest oczywiście infrastruktura. Drogi dla rowerów, w nawiasie dodałem bezpieczne, bo tutaj jakby też ten problem jakości tych dróg dla rowerów często nie jest wystarczająco akcentowany. Pasy i ślusy dla rowerów, czyli te rozwiązania rowerowe na jezdni, które widziałem, że w Wrocławiu zaczynają się pojawiać i bardzo dobrze. No i uspokojenie ruchu, tak? To jest to, że w miastach niemieckich 70-80% sieci drogowej to są ulice o ruchu uspokojonym, ograniczeniem do 30 km na godzinę. U nas jest to od 10 do powiedzmy 30-40%. Nie wiem, ile we Wrocławiu jest. Często nawet nie wiadomo, ile to jest. Jeśli chodzi o prewencję, no to tutaj brakuje trochę tych działań nakierowanych na kierowców. Przede wszystkim nieprawidłowe wyprzedzanie, które jest, przypomnę, tą drugą najpoważniejszą przyczyną wypadków z udziałem rowerzystów. No ja nie słyszałem się, próbowałem się też dowiedzieć w Komendzie Głównej, czy jakieś takie akcje były, że mamy akcję rowerzysta i na przykład kontrolujemy, czy kierowcy zachowują bezpieczny odstęp od wyprzedzanego rowerzysty. No, nikt nie potrafił takiej akcji wskazać, a jest jakiś tam problem, w wyniku którego no, 100-kilkadziesiąt osób rocznie ginie. Wymuszanie pierwszeństwa, tu znowu jakby często też do tego dochodzi na tych skrzyżowaniach sygnalizacją świetlną, które są traktowane jako bezpieczne, tak, że jakby uwaga się koncentruje na tym, czy ktoś przejeżdża czerwone światło, czy nie, a nie na tym, czy w sytuacji, kiedy mamy kierunki z dopuszczalną kolizją, czy prawidłowo się zachowują uczestnicy, ustępując sobie pierwszeństwa na tych kierunkach. W nawiasie dopisałem prędkość, która nie pojawia się jako ta, znaczy nie pojawia się w tych kluczowych trzech przyczynach zdarzeń z udziałem rowerzystów, natomiast w jakimś tam w dużym stopniu wpływa na ciężkość tych zdarzeń, na to, jak poważne są te zdarzenia. Jeśli chodzi o edukację, to znowu tutaj jest ten nacisk, który na to, czego brakuje, czyli edukacja kierowców. Tak? Oni mają prawo jazdy, ale mają problem z tym, żeby rowerzystów raz dostrzegać, nawet jak jadą w kamizelce blaskowej i z 7 lampkami i bombkami choinkowymi na rowerze. A z drugiej strony rozumienie ich zachowania. Znaczy tak, że ruch rowerowy jest czymś stosunkowo nowym i dlatego kierowcy wiele zachowań rowerzystów typu przeciwskręt czy jakieś
no, manewry związane z tym, że on skręca w lewo, tak, i musi się przepleść przez te trzy pasy ruchu, żeby się ustawić na właściwym pasie, są dla kierowców nieczytelne. No ale jakby z mojego punktu widzenia najważniejszy jest ten pierwszy obszar, to znaczy bez infrastruktury tak naprawdę nawet najlepsza prewencja i edukacja nie pomoże. Jeśli rowerzysta będzie się musiał na zasadach ogólnych poruszać drogą tego typu, to niezależnie od tego, jak go wyposażymy, jakie tam urządzenia i jak będziemy tutaj kontrolować zachowanie, to dla niego przejazdy przez łącznicę czy zmiany pasa ruchu na tego typu drodze nie będą bezpieczne. Z drugiej strony, przy złej infrastrukturze też ta prewencja i edukacja niewiele pomoże. Jeśli będzie dochodzić do takich sytuacji, nawet jakbyśmy na stałe postawili policjanta, rowerzyści nie będą się nie przejeżdżać tym przejazdem, tylko albo zjadą na przejście dla pieszych, albo w ogóle pojadą jezdnią i włączą się na tę ścieżkę na następnym przejściu dla pieszych. I na zakończenie już chciałbym zachęcić do lektury tych naszych raportów, które są dostępne na stronie na temat infrastruktury rowerowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tu można się do tego doklikać, tam wchodząc w drogi, most, infrastruktura rowerowa, albo skorzystać z takiego skróciku. Nasz numer to jest 932 na stronie Generalnej Dyrekcji. I chciałbym zachęcić Państwa do tego, żeby takie analizy prowadzić samodzielnie, no bo to są pewne trendy ogólnopolskie, pewne obserwacje wspólne, uśrednione z całego kraju, natomiast no warto też, Wrocław jest na tyle dużym miastem, że warto, żeby też miał taki własną analizę i co tutaj jest tak naprawdę tym kluczowym problemem we Wrocławiu, nad czym należałoby się skupić, na co kierować te działania.